Kolejna taka część tutaj mojej opowieści, to jest bardzo, bardzo no, ważna dla mnie sytuacja życiowa. I zdecydowałem się nią tutaj z wami podzielić, żeby pokazać to, co potrafi też to urządzenie na bardzo realnym przykładzie z mojego życia. Słuchajcie, z którego, gdzie miałem mamę w sytuacji krytycznej. W październiku 2001 roku moja mama w nocy upadła na podłogę. Szła tam sobie coś ciepłego ubrać, ponieważ miała już drobne dysfunkcje, upadła i praktycznie rzecz biorąc leżała północy na podłodze. Dopiero jak siostry, które mieszkają w tym samym domu, zeszły rano, patrzą, mama leży, miała lekkiego siniaka i praktycznie rzecz biorąc po dwóch dniach zrobił się z tego potężny krwiak. Był to czas, słuchajcie, pełnego COVID-u. Mama wtedy miała 88 lat. Zawiozły mamę na SOR moje siostry i praktycznie rzecz biorąc, jak tylko tam się pojawili z tym potężnym już krwiakiem i wiadomo było, że to już jest i wstrząs mózgu, potężne już sytuacje mogły się tam degeneracyjne wkraść. Od razu wzięto mamę na trepanację czaszki. Moja siostra dzwoni, a teraz nadaje z Piaseczna, wtedy też byłem w Piasecznie. Dzwoni do mnie, mówi z płaczem: mama, Mariusz, mama umiera. Nie ma, już jesteśmy, lekarze nie dają prawie żadnych szans na przeżycie, 100% szans na dysfunkcję, praktycznie szok. No, ja następnego dnia rano wyjeżdżam i właśnie te zdjęcie, które tu wam pokazuję, to jest jak przyjechałem do mamy i była przed drugą trepanacją czaszki. Pierwsza operacja, która trwała dość długo, nie przynosi takich skutków. Nadal są krwiaki, nadal są uszkodzenia. Trzeba to, słuchajcie, wyczyścić i mimo COVID-u, no, nie mogę tu narzekać na cały serwis medyczny, który był, na współpracę z pielęgniarkami, z lekarzami. Słuchajcie, niesamowita praca. Gdyby nie oni, nie mógłbym je ratować. Czyli pierwsze takie oddanie honoru jest praktycznie chirurgii, tak? Czyli zrobili coś, co praktycznie rzecz biorąc ja bym pewnie nie dał rady i to urządzenie też by nie dało rady zrobić. To, żeby też było to jasne. I praktycznie rzecz biorąc te wszystkie rzeczy doprowadzają do tego, że mama cały czas już jest w śpiączce, czyli jest uśpiona. I jeżeli tutaj wrócę do tego zdjęcia, jakbyście sobie popatrzyli, to jest mnóstwo chemii tutaj wprowadzone w te miejsce. No to wszędzie są różnego rodzaju dawane chemie takie i odżywianie, słuchajcie, środki przeciwbólowe, środki nasenne, środki odżywcze, żeby się działo, tak? Środki przeciwzapalne, to wszystko musi być podawane, żeby podtrzymać życie. Jak widzicie, tutaj jest respirator, się leży dwa tygodnie z otwartą buzią, wszystkie struny głosowe, wszystko się wysusza, wszystkie bakterie poprzez to, że mamy wysuszony cały trakt oddechowy, mogą wnikać w ciało jak w masło. To żebyście też mieli tą świadomość, że tak to wygląda. Czyli ten temat jest bardzo, bardzo czuły w tym momencie. I ja już jestem na drugiej trepanacji. Mama była przewieziona do innego szpitala, gdzie lepsze urządzenia, gdzie lepsi chirurdzy. I praktycznie jest robiona druga trepanacja czaszki. I praktycznie rzecz biorąc, lekarz wychodzi i mówi: słuchajcie, nie daj żadnej nadziei, no może 10%, ale jedna rzecz, na pewno będzie 100% dysfunkcji. Mama ma tak zdegenerowany, uszkodzony mózg i ma taki wiek, że no nie wiadomo co będzie, albo będzie warzywem, albo będzie, nie będzie mówiła, nie będzie widziała, nie będzie słyszała. Nie wiadomo, co się wydarzy. No to był naprawdę bardzo pesymistyczne spojrzenie. I tu jak widzicie, to jest też zdjęcie mamy zaraz po operacji, gdzie praktycznie rzecz biorąc dzieje się ten temat, jest mała podłączona. Tak? Oczywiście dołączamy również kwestie też naszych potencjałów uzdrawiania duchowego, komunikacji z duszą, modlitwy, wysyłania światła, ale ja od tej drugiej praktycznie rzecz biorąc operacji
uruchamiam terapie tak zwane nocne. I praktycznie rzecz biorąc pracuję od 8 wieczorem, bo o 7 już się robiło cisza, łóżko mamy było praktycznie w dość dobrych odległościach i zaczynam, słuchajcie, robić badania i co najważniejsze terapię. I przeżyłem taki też szok z tym związany, bo to nie były wyniki mamy. Praktycznie nie mama. Co dostałem, to ja znam wyniki mamy, wiem jak to mniej więcej wygląda, a tu nie, coś zupełnie innego. I mówię, aha, to chemia tam chodzi, to jest ten szok, wszystko ja robię, ja ufam urządzeniu i idę. I słuchajcie, wcale nie robiłem, że siedziałem godzinami, bo urządzenie daje nam możliwość prowadzenia również terapii długotrwałych, czyli nastawionych na 30 minut, na 50 minut, na godzinę, również takie, które mogą chodzić całą noc. Z reguły poświęcałem przez pierwszych 30 dni, poświęcałem około 2 godzin, 1,5 godziny, a czasami jak już naprawdę nie miałem czasu, no godzinę tylko miałem czas, uruchamiałem potencjał i robiłem już tylko długotrwałe terapie. I słuchajcie, korzystałem z bardzo takich prostych terapii, robiłem głównie mózg, układ nerwowy, stany zapalne, oddech, bo to jest też ważne, gojenie się, połączenie ciała z duszą. Słuchajcie, w takich momentach wypadkowych to ciało, dusza się odrywa czasami od ciała i też jak ja widziałem duszę mamy, która była zawieszona między półświatami i praktycznie może odejść w każdej chwili, aura była czarna prawie, że no to znaczy, że już śmierć, to de facto praktycznie rzecz biorąc no, ręce i nogi, jak to się mówi, i serce pękało. A tutaj mamy takie programy właśnie dołączenia też ciała z duszą i w ogóle na czakry, na aurę, na praktycznie połączenia, na karmę. To robiłem, robiłem nadnercza, które no, są zestresowane w tym momencie. Nerki, limfę, dotlenienie i trochę jeszcze serca. I słuchajcie, te programy robiłem na noc, praktycznie nastawiałem, słuchajcie, najczęściej mózg, introspekcja mózgu, mózg i to było ważne, ale na przykład już na 2 dni przed wybudzeniem zacząłem stymulować dodatkowo mięśnie i nerwy oddechowe. Słuchajcie, wybudzalność w czasie COVID-u była na poziomie 30-20%. Także praktycznie rzecz biorąc, no niewielka. Jeszcze był też ten aspekt czasami bardzo nieludzki, że za śmierć w COVID-zie szpitale dostawały ponad 30 tysięcy złotych, czyli więcej jak za operację. No taka śmiesznotka, no ale to jest czarny humor, ale tak to było. I słuchajcie, co się dzieje? Po 14 dniach śpiączki moja mama się wybudza. Szansa właśnie taka była, bez COVID-u, bez grypy, bez przeziębienia, bez zapalenia krtani i bez zapalenia płuc. Najczęściej pacjenci wybudzani po ojomie, po takich 2 tygodniach śpiączki, mają tak potężne powikłania pooperacyjne i powybudzeniowe, jeżeli się w ogóle obudzili, i bardzo dużo z nich potem umiera na zapalenie płuc. Bo słuchajcie, to co wam powiedziałem, tu wszystko otwarte, wysuszone, i praktycznie się nie dzieje. Co się dzieje dalej? Mamy już raz, jest też życie biologiczne. Co się dzieje z świadomością? Słuchajcie, mama nas rozpoznaje. Może się ruszać. Już widać, oddycha, widzi, ma kontakt. Chce wstawać. Niesamowite. To jest coś, co się wydarzyło, słuchajcie, w ciągu 12-14 dni. Zobaczcie, ile tutaj było szwów. Tu już mama jest w domu. Tu jest ten potężne wycięcie, do dzisiaj to jest takie miejsce, gdzie ta kość jest usuwana, wywiercona, wyjęta, odłożona i praktycznie rzecz biorąc, no tutaj się goi, tak? Także to są te tematy, z którymi serce raduje i słuchajcie, stan mojej mamy się zaczął poprawiać z dnia na dzień coraz lepiej i mały tak był nawet taki krótki moment, zaraz po przebudzeniu się, że nasza mama lepiej słyszała. Nie potrzebowała w ogóle aparatu słuchowego. To była taka dysfunkcja, ale nie trwała niestety długotrwale. Czyli to jest tak, jakby było, wiecie, są takie momenty, że jest taka dualna osobowość. Czyli mamy takie sytuacje, że ludzie raz są tacy, potem tacy i w jednej twarzy są chorzy, a w drugiej są zdrowi. Nikt do końca nie wie, jak to się dzieje. Tu właśnie taki był dysfunkcja, tak? I
Potem zaczynają mi wracać charakterystyczne wyniki dla mojej mamy. I dla mnie też to było niesamowite spojrzenie, jak przebiegał proces leczenia. Mama przechodziła mnóstwo badań. I na przykład ja już, jak zaczęto wybudzać mamę, to w tym momencie zaczęto już redukować środki nasenne i środki przeciwzapalne. Tak to trzeba zrobić, żeby wybudzić. I praktycznie rzecz biorąc, u mnie, jak tylko zaczęto to robić, to wybuchły stany zapalne. I ja robiłem dużo więcej już terapii też na stany zapalne, dawałem ten fokus, bo właśnie tam jest ogromne niebezpieczeństwo i ten taki jest z badań krwi, to jest taki CPR, on się nazywa. Norma jest 8, czyli do 8, im niższa, tym lepiej. To mama w krytycznym momencie miała 1800. Lekarze byli bardzo spokojni, mówili, to jest normalne. Może zinterferować i niestety wywołać jakieś choroby, no i zobaczymy, co będzie później, ale właśnie dzięki tym zabiegom, słuchajcie, przeszło to i bardzo szybko mama się wyrównała. Lekarze oczywiście byli zdziwieni taką sytuacją, że mama tak wraca i brakiem w ogóle COVID-u i innych dysfunkcji, stwierdzili na końcu, no takie geny przedwojenne, super, i tak to wygląda. Ja po tych praktycznie 30 dniach przechodzę już na rzadsze zabiegi, bo też nie można uzależniać ciała od długotrwałych zabiegów i zaczynam robić je co drugi, co trzeci dzień. Za jakiś czas przechodzę na praktycznie raz na tydzień, a potem już je wygaszam na sporadyczne, po to, żeby organizm sam się regenerował, czyli został zregenerowany, zharmonizowany i zreedukowany i można już się było zająć innymi sprawami. Wypadek był pod koniec października, 2 miesiące później gwiazdka, moja mama jest z wykształcenia muzykiem i praktycznie rzecz biorąc, nawet o tu na tym zdjęciu, tu głębiej jest pianino, mama gra na pianinie, śpiewa kolędy, no niesamowita rzecz, słuchajcie, 2 miesiące od potężnego wypadku i się sprawa dzieje, tu widzicie praktycznie rzecz biorąc na mnie z Heleną i z moją mamą na 90. urodziny i tutaj już jest 91. urodziny, mama nadal jest z nami i oczywiście ma swoje dysfunkcje, ale słuchajcie, one nie wynikały z tematów związanych z tym wypadkiem. Także to jest to, co mogę wam pokazać, jak potężne jest to urządzenie, jak może wiele pomóc. Oczywiście zawsze jest to współdziałanie jakieś, nie tylko sam QX, samo SKIO to zrobiło, ale również i intencja, i pomoc lekarska, i wola życia mamy, i chęć praktycznie wspierania. Także to jest coś, co daje taki wiatr w żagle i słuchajcie, niech to wam też tak da taką wizję, co można zrobić, jeżeli nawet nie będziecie mieli gabinetów, a będziecie mieli takie urządzenie w domu, jak wiele dobrego możecie zrobić dla swoich rodzin, dla siebie samego. Także to jest ta moja tutaj opowieść z tym związaną. Dajcie jakiś taki zwrot czy pytania, jeżeli macie.